sobotę Ochotnicza Straż Pożarna w Kołaczkowie obchodziła jubileusz 75-lecia istnienia. Rocznica była okazją do wręczenia jednostce nowego sztandaru. Jego fundatorem była firma Energika z Zasutowa. Doszliśmy do wniosku, że wspólnie z żoną, że należy pomóc tej gminie, tutaj przede wszystkim tej straży, bo jeżeli chodzi o środowiska wiejskie, mają mniejszy wpływ na pozyskiwanie tych środków. Inaczej to żyje się w środowiskach miejskich, gdzie inne skupiska, inna zamożność ludzka jest. Natomiast tutaj takie gminy, takie małe ośrodki, przede wszystkim jeżeli chodzi o wiejskie straże pożarne, one wymagają jakiejś pomocy, a jeżeli coś się dzieje, jeżeli są duże inicjatywy, to należy tym inicjatywom jednak pomóc. Kołaczkowska jednostka otrzymała również złotą odznakę związku. A jakie są największe problemy jednostki? Bo na pewno są. Problemem zawsze jest to, że obecnie dzisiaj mało strażaków mieszka na miejscu, pracują na różne zmiany. Na razie sobie radzimy, bo jest to duża grupa osób, że mamy ten stan do obsadzenia, że jest te 10 osób, na każdą syrenę się zgłosi, czyli jesteśmy gotowi do podjęcia swoich działań. Jest to największa taka nasza bolączka, to, że nie ma stałej pewnej grupy, ale jakoś się z tym radzimy, bo są chętni do szkolenia, wyjeżdżają na różne kursy po całej Polsce, więc z tym sobie poradzimy. Podczas jubileuszu przyznano także kilkanaście odznaczeń strażakom i osobom, które na co dzień pomagają ochotnikom. Jednym z wyróżnionych był Marcin Regulski. Co trzeba zrobić, żeby otrzymać złoty medal? No trzeba być, zasłużyć sobie, no to nie jest tak łatwo, to jest przyznawane. Jestem praktycznie w straży już od 20 lat i to z biegiem lat się to zasłużyło na to. Wielu jest młodych w jednostce, czy jednak to pozostawia wiele do życzenia? Coraz młodych jest coraz trudniej zdobyć. To jedynie takie nasze pokoleniowe, jak u mnie teraz chłopaki dwóch też zostały w straży pożarnej. A tak jest ciężko naprawdę z młodymi ludźmi. Nie chcą tak współpracować, nie? Ale niektórzy chodzą, bo widać, że było tych gimnazjalistów parę osób, którzy są z MDP i startują w zawodach i przynoszą sukcesy nam, nie? Na szczeblu powiatowym teraz mieliśmy drugie miejsce, nie? Ochotnicza Straż Pożarna w Kołaczkowie otrzymała tytuł najlepszej jednostki w gminie Kołaczkowo. Dużo wyszkolonych ratowników medycznych, strażaków, także po prostu mi się wydaje, że raczej zasługujemy na te miano tej najlepszej jednostki. Kilkanaście godzin po uroczystości gruchnęła wiadomość o śmierci drucha Rafała Regulskiego. 35-letni strażak zmarł w nocy z soboty na niedzielę. Cześć jego pamięci.